Nasz dzisiejszy podcast będzie o cechach podzielności. Zapewne nikt z Was nie lubi dzielenia. Dziś w naszym podcaście powiemy Wam, co to są cechy podzielności. Cechy podzielności to wymagania dla danej liczby, by była poprzez coś podzielna. Ta-da! Zacznijmy może od cech podzielności przez 2. Więc, żeby liczba była podzielna przez 2, musi kończyć się na takie oto liczby. 0, 2, 4, 6 oraz 8. Przykładami tych liczb może być na przykład 20 lub 32. No i wszystkie inne liczby, które kończą się na 0, 2, 4 lub 6 lub 8. Natomiast cechy podzielności dla liczby dla 3 przez 3 są, jeśli po dodaniu cyfr liczby wyjdzie ci liczba podzielna przez 3. Była dzielna przez 3. Na przykład 72 7 plus 2 co? 3! Co? 9! Okej. Natomiast cechy podzielności liczby przez 4 to kiedy dwie ostatnie liczby, cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4. Na przykład 524. Ostatnie dwie liczby to 24, czyli jest podzielne przez 4. Natomiast cechy podzielności liczby przez 5 jest, kiedy liczba kończy się na 0 lub 5. Na przykład 65, 1000 i tym podobne. Okej, teraz przejdźmy do cech podzielności przez 6. Żeby liczba była podzielna przez 6, musi być podzielna przez 3 i przez 2. Na przykład 66. Ok. Teraz, jak wiadomo, przeskakujemy liczby 7 i 8 i przechodzimy od razu do 9. Cechy podzielności przez 9 są takie same jak cechy podzielności przez 3. Czyli trzeba dodać cyfry liczby i musi wyjść liczba podzielna przez 9. Na przykład 108. Jeden plus 0 plus 8 równa się 9! Dobrze! A teraz przejdźmy do 10. Kiedy liczba jest podzielna przez 10, kończy się na 0. Jest to bardzo prosta reguła. Na przykład 10, 20, 30 i tym podobne liczby. Więc 1 590. Takie są cechy podzielności. Od 2 do 10, lecz bez 8 i 7. Mam nadzieję, że bardzo Wam się podobał nasz podcast. Pa, pa! Pa!